kończymy zgrupowanie w Szczyrku. Po raz ostatni już w tej części Polski będziemy. Jest trochę żal? W Szczyrku byliśmy od 4 maja, jeżeli dobrze pamiętam, i faktycznie minęło to bardzo, bardzo szybko. Pamiętam, jak dopiero tutaj przyjechaliśmy, rozkładaliśmy cały sprzęt, zapoznawaliśmy się z dziewczynami, z całą tą nową kadrą, a tutaj już za nami ostatni trening. Teraz tylko szybkie pakowanie, no i jutro udajemy się na lotnisko w Krakowie. Asiu, to wasz ostatni dzień w Szczyrku. Czy ta nutka nostalgii pojawi się po takim długim sezonie, jaki tutaj spędziłyście? Myślę, że nie. Myślę, że to już pora wyjechać stąd. Jednak spędziłyśmy tutaj prawie ponad miesiąc czasu z lekką przerwą na te sparingi, czy to w Niemczech i w Katowicach. Natomiast chyba ten Szczyrk się po prostu zawsze kojarzy z taką ciężką pracą, także już na ten moment tej ciężkiej pracy wydaje mi się, że wykonałyśmy wystarczająco i jesteśmy gotowe, żeby stąd wyjechać. Nasze siatkarki kończą dzisiaj zgrupowanie w Szczyrku. Parę ładnych tygodni tutaj spędziły. Tak od strony gastronomicznej, jakimi były gośćmi? Siatkarki nie są wybredne, natomiast mają swoje jakieś takie życzenia. Zawsze uzgadniamy osobny jadłospis dla nich, tak żeby właśnie były zadowolone, znalazły coś dla siebie. Nie można ich nazwać jakoś wybrednymi gośćmi. Jakie dania cieszyły się największym powodzeniem? Bo na przykład jednego dnia były naleśniki i rzeczywiście szał wzbudziły. Kolacje ogólnie słodkie są bardzo pożądane przez nasze siatkarki, z tym, że ograniczamy im te słodkie kolacje. Były podawane tylko tak raz, dwa razy, trzy razy w tygodniu. Akurat te naleśniki ostatnio bardzo przypadły do gustu. Placki jaglane z bananem też bardzo często prosiły o zrobienie. Dużo wybierają świeżych warzyw, sałatek. U dziewczyn jest taki zwyczaj, że dostają świeże owoce. To też rozumiem, że było załatwiane z waszą kuchnią, prawda? Tak. Zawsze między treningami przygotowujemy im watery filetowanych owoców, żeby miały gotowe, obrane, właśnie żeby ich tam wspomóc między treningami. Mają też przekąski popołudniowe, tak zwane snacki, gdzie też przychodzą na stołówkę posilić się jakieś ciastko z kawą i owoce do tego też. Jedziecie na kolejne mecze towarzyskie, ale na razie zanim Neapol, to porozmawiajmy chwilę o tych jeszcze towarzyskich meczach z Bułgarią. Jest się chyba z czego cieszyć, tak patrząc na wasze występy, w ten wynik 7-1 z dwóch meczu. No myślę, że to był taki drugi sprawdzian, jakby drugie granie. Wydaje mi się, że przeciwnik teoretycznie może bardziej wymagający niż Niemki, bo tak patrząc jakby wstecz, Niemki ograłyśmy w WNL-u 3-2, okej, zacięta walka, ale już w Bułgarii, grając z Bułgarkami, no tam było 3-1 chyba dość tak z dużą przewagą dla Bułgarek i one wtedy grały naprawdę bardzo fajnie. Wydaje mi się, że jak na ten moment tych przygotowań, no to zaprezentowałyśmy się bardzo dobrze i na pewno chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni. Natomiast też te mecze pokazały, nad czym musimy jeszcze popracować, jakie rzeczy jeszcze dograć. No i teraz właśnie ten ostatni tydzień tutaj w Szczyrku poświęcamy głównie na to, także no na pewno napawa to optymizmem. Teraz mamy wyjazd do Neapolu i teraz tak, mocne tam jest zestawienie. Mamy Serbię, Włoszki i Turczynki. I co dla was taki turniej może dać? Bo wiadomo, wyniki może tam być jeszcze w tym momencie nie tak łatwo. No tak, no to będzie tutaj jakby konfrontacja z najlepszymi zespołami w Europie na pewno, a i prawdopodobnie też i na świecie. Także no wydaje mi się, że dla tej drużyny będzie to fajnie sprawdzić się na tle takich drużyn, takich zawodniczek. Na pewno będzie ciężej powtórzyć taki wynik jak w Katowicach czy wcześniej w Niemczech. Natomiast
Na pewno takie mecze, jeżeli się gra z takimi przeciwnikami z górnej półki, w tobie też wytwarzają trochę więcej takiej energii i na pewno jest łatwiej się jakby wzbijać do poziomu tego lepszego niż jakby trzymać swój poziom, jak grasz z jakimś zespołem słabszym. Także mam nadzieję, że te mecze z Turcją, z Włochami czy z Serbią jakby wzbiją nas na troszeczkę wyższy poziom i jakby to będzie też fajne, jakby fajny test przed tymi mistrzostwami świata. Ja tak jak na was patrzę już trochę ze środka, trochę też jednak cały czas z zewnątrz. Asiu, chyba takiej atmosfery dobrej jeszcze u nas w drużynie nie było, jak ty myślisz? Ja myślę, że no wiadomo, ten sezon reprezentacyjny jest dość długi, więc było dużo czasu, żeby się poznać. Cały czas w sumie się gdzieś tam poznajemy, chociaż już naprawdę wydaje mi się, że ten etap jest naprawdę dobry. Wydaje mi się, że razem ze sztabem też się fajnie trzyma, może nie tyle co trzymamy, natomiast mamy fajny kontakt. No i my z dziewczynami też, wiadomo, jest taka spora przepaść jakby wiekowa, bo jest mnóstwo młodych dziewczyn, które gdzieś tam pokończyły dopiero juniorki i zagrały gdzieś tam po pierwszych sezonach gdzieś tam w Ekstraklasie. Ale też jest grupa dziewczyn, które już trochę więcej lat mają, tak jak ja, czy tam Kamila, czy Aga, która też jakby stażem w reprezentacji też jest bardzo długo. I to jest taka mieszanka doświadczenia i tej młodości, więc wydaje mi się, że to zawsze z czasem dobrze funkcjonuje. I muszę przyznać, że w tym roku tak samo. Miałyśmy, tak jak mówiłam wcześniej, trochę sporo czasu, żeby ze sobą spędzić. Dość naprawdę dużo, bo cały VNL, te podróże, to jest naprawdę, naprawdę taka szkoła życia. I jeżeli taki turniej przetrwa się bez żadnych jakichś tam większych problemów w grupie, już mówię, zawodniczek, to naprawdę to jest dobry taki materiał już na później, żeby to funkcjonowało. No i tyle. No. Ciężko mi stwierdzić jak wcześniej, bo nie sądzę, żeby jakieś wcześniejszych latach były jakieś aż takie problemy z atmosferą. Natomiast no, wiadomo, że wszystko jest fajnie, jak się wygrywa. Teraz jesteśmy po tych czterech meczach kontrolnych, udanych, więc też nasze nastroje są trochę lepsze. Natomiast wiadomo, że jeżeli chodzi o atmosferę, to dużo weryfikuje to później w turnieju, jak na pewno jakaś porażka przyjdzie, prędzej czy później. Także mam nadzieję, że jako grupa fajnie to razem przeżyjemy i jakby to nas wzmocni. Idziemy krok po kroku, czujemy, że to już jest końcówka przygotowań, że wchodzimy też na jakby kolejne już ostatnie etapy, więc wydaje mi się, że po tym Neapolu Neapolu możemy poczuć taki przedsmak tego, że kurczę, gramy z czołówką światową czy tam europejską i to już będzie odliczanie, został tydzień do ostatniego meczu, później zostaną 4 dni, później już będziemy w Holandii, także wydaje mi się, że to jeszcze nie jest czas na to, żeby być nerwowym, tylko na spokojnie jeszcze wykorzystać te ostatnie, nie wiem, niecałe 2 tygodnie na doszlifowanie i formy i grania.